Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Paczol i wchodzę sobie na masakrę. Właśnie grałem cały czas i chciałem pójść do moich wieśniaków kupić mending, ponieważ chcę zrobić sobie nowy kilof, który będzie miał wydajność 5, żeby on był dostosowany do beaconu, bo z beaconem to będzie takie kopanie, wiecie, jak w piasku. Więc chciałem to zrobić. Chciałem sobie kupić mending u mojego wieśniaka, który nazywał się Rakietka i tego wieśniaka nie ma. Nie ma. Wchodzę sobie tutaj, czekajcie, Szymek, o, on to położy, to było dawno temu. Wchodzę sobie tutaj i mówię, dobra, ktoś mi zabił wieśniaka, ze względu na to, że tak, jedynego wieśniaka brakuje, który miał mending i był w bardzo dobrej cenie, w bardzo dobrej cenie. To był jedyny wieśniak, którego brakuje i teraz niestety, ale tego wieśniaka nigdzie nie ma. I co odkryłem? Patrzcie, co odkryłem. Klikam dźwignię. 12 listopada, 3 dni temu, Citrox wszedł. Citrox. Dlatego potrzebuję czat waszej opinii, gdzie Citrox mieszka, właściwie z waszej pomocy. Gdzie mieszka Citrox? Obok Nexe. Najpierw go pozwiemy w sądzie. Najpierw go pozwiemy w sądzie, ponieważ tak nie może być. Tak nie może być. Najpierw pozwiemy Citroxa w sądzie, ze względu na to, że on prawdopodobnie zabił mi wieśniaka. Aczkolwiek nie mogę mieć pewności, ponieważ mógł być z kimś. Mógł być z kimś. On mógł pociągnąć dźwignię, a mógł być z kimś ze względu na to, że... No, Paczol... mnie nie zabije, więc ty tam Nexus se zabij go, więc wiecie o co chodzi. Dziękuję bardzo za to, no i tam mordeczko. Osoba pozwana. Citrox. Dobrze, daję. Powód. Zabił mi jednego wieśniaka z mendingiem. Ban. Nie no, ban to może przesada. O, tak damy. Czyli pozwałem Citroxa oficjalnie. Na budowę więzienia. Oficjalnie pozwałem Citroxa. Mam nadzieję, że sprawa odbędzie się jak najszybciej, ponieważ... Zabił mi wieśniaka. Zabił mi wieśniaka. Tak uważam. Aczkolwiek nie mogę tego, wiecie, jakby być 100% pewny. Bo tak jak mówię, ktoś mógł być z nim. Ktoś mógł być z nim, ktoś mógł coś tam zrobić. Wiecie jak to jest. Citroxie mój mały, gdzie ty mieszkasz? Czy to jest dom Citroxa? Nigdy jeszcze u niego w domu nie byłem. Ale no niestety... Nie, to Blowka. Ale niestety no... Dzisiaj będzie pierwszy raz. Citrox. Czy to jest dom Citroxa? Źle postawiłem tabliczkę, ej? Zaraz poprawię. Zaraz poprawię pozyw jak coś. Dom na wodzie taki. Dobra, czyli to jest domek Citroxa. Bloki żelaza. Nie będę mu tego kradł. Ktoś go chciał sprankować. Citrox, uratowałem cię z pranka. Okej. Okay. Citrox, i powiedz mi, gdzie ty masz mending? Który mi ukradłeś, na pewno. Tu coś jest. Nie ma tu mendingu. No powiem szczerze, ładno masz piwnicę zbudowaną, ale gdzie ty mi zabrałeś tego wieśniaka? Mam nadzieję, że ty go nie zabiłeś. Mam nadzieję, że ty tylko go sobie wziąłeś. Tu nie ma tych wieśniaków. Chyba, że on zdjął im name tagi. Nie, to na pewno nie był mój. Ale ciężko by mu było przenieść wieśniaka do siebie. Naprawdę ciężko by było przenieść wieśniaka do siebie ode mnie. Więc on musiał go zabić. On musiał to zrobić. Naprawdę. Citrox musiał zabić mi wieśniaka, będąc u mnie w domku, że tak powiem, w tym domku, gdzie wieśniaki są. W tym różowym takim hotelu dla wieśniaków. Niestety muszę przyznać, że no nie wiem jak odzyskać teraz mój mending i wieśniaka z mendingiem, dlatego będę musiał rozmnażać wieśniaki. Citrox ma skobla dom? Czekajcie, zobaczymy. Nie no, to wszystko Citrox postawił. Widzicie? Citrox tu wszędzie postawił. To jest dom Citroxa. Diaksy? Zabierzemy mu te diaksy. Zrobimy mu pranka z diaksami. Citrox, przepraszam, zabiłeś mi wieśniaka, muszę ci zabrać te diaksy. Muszę te diaksy zabrać i wsadzić sobie w... Nie...
nie powiem co. Bardzo cię przepraszam, Citrox. Jeszcze jedną rzecz musimy zrobić u niego, czat. Jeszcze jedną rzecz. Czekajcie, Elytra nie działa. Jego diakcy, czat, powędrują na opłacenie więzienia. I druga sprawa, wyda mi trochę jego diaksów na mending unitas jego. Ponieważ skoro mi zabił wiśniaka, oczywiście teraz jeżeli chodzi o to, bo to jest odcinek, widzowie kochani, to jest wszystko content, więc jeżeli chodzi o diaksy, to ja mu oddam te diaksy, tylko wiecie, żebyście nie hejtowali w komentarzach. Przepraszam, Citrox, ale tak. Opłacimy więzienie, które będzie dla ciebie przeznaczone, ponieważ to będzie twój nowy dom. Proszę bardzo, Citroxie, mój najdroższy. Damy jeden stack na więzienie. Nie ma za co. Nie ma za co, naprawdę. Więzienie będzie po prostu, że tak powiem, opłacone dzięki tobie, ponieważ tam będziesz mieszkał. Dlatego, że mi zabiłeś najważniejszego wiśniaka w moim życiu. Rozumiesz to? To był mój najważniejszy wieśniak. Naprawa, o! Unitasiego nie ma naprawy! U Nexa jest naprawa. Dobra, to Nexowi opłacimy. Nexowi. Wiem, że się to nie odmienia, ale Nexowi opłacimy naprawę. W takim razie, Nexe, zarobisz sobie diaksy od Citroxa, proszę bardzo. To jest za free. Spoko. To jest naprawa. Za ile? 8 diaksów. Dobrze. Nexe, 8 diaksów. Znaj łaskę pana. Masz 8 diaksów. To weźmy sobie na zapas jeszcze, ponieważ no już nie będę miał wieśniaka z naprawą, więc sobie wezmę na zapas i ci dam tutaj, że tak powiem, same diaksy. 40 diaksów z Citroxa mi zostało, czat. No niestety, on mi zabija wieśniaka. Dobra. Starczy tych diaksów. Zabrałem mu wystarczająco. Dostał staka i 24 diaksy z... Aha, to jest szkło po prostu. Stak i 24 diaksy są moje. Więc przepraszam serdecznie, Citrox, ale trzeba było nie zadzierać z moimi wieśniakami. To jest prank na tobie. O, proszę bardzo. Dziękuję serdecznie, Citrox, za zabicie mojego najważniejszego wieśniaka, który dawał mi tyle przewagi na tym serwerze. Właśnie mało, ale z tego co wiem, to Nexa ode mnie kupował mending. O Jezus. Bałem się tego creepera. Z tego co wiem, to Nexa raz kupił ode mnie mending, więc no było to dobre. Dlatego dzięki Citrox jest mi przykro. Ale wioskę wieśniaków zbuduję nową i tam nie będziesz miał wstępu, zaufaj mi. A tak naprawdę cię kocham, więc czat. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i pamiętajcie, że to nie jest wszystko na serio. Ja mu te diaksy sobie oddam, więc tylko niech najpierw się pomęczy troszeczkę, gdzie te diaksy są. Do zobaczenia, pa pa.